genialny. Dzień dobry. Dzień Pani dobry. Się przedstawi. A ja nie wiem, z kim ja rozmawiam. No ale pani pracuje w instytucji policji i odbierając telefon należałoby się pani przedstawić. A to mnie pani będzie pouczać przez telefon, jak mam się odzywać, tak teraz? Dobrze, nie ma problemu. A z kim ja rozmawiam? No proszę się przedstawić. Czym pani? Pani się dodzwoniła do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. W czym mogę pani pomóc? Chciałabym wiedzieć, z kim rozmawiam. Moje nazwisko Małgorzata Makowska. Dzień dobry, ja nazywam się Aryta Jakubowicz. Jak już dopełniłyśmy formalności, chciałabym się dowiedzieć, czy pan Marcin Kopeć wrócił już z czynności w terenie? Bo mam tam słowo od niego. 335 numer telefonu, który pani doskonale zna. Niestety nie znam. Przełączę panią. Oczywiście, że pani zna, bo dziś rano pani numer telefonu podawałam, bo pani już rano dzisiaj dzwoniła. Uprzejmie proszę, przełączam panią. Dziękuję. Dzień dobry. Panie Marcinie, Aryta Jakubowicz jeszcze raz z tej strony. A dzień dobry, pani Areto. Ja zeszłam sobie po przesłuchaniu u pana do dyżurnego. Tak? Rozmawiałam z naczelnikiem ruchu drogowego, który mnie poinformował, że to pan ma protokoły. I każdy mi mówi coś innego, więc... dlaczego pan mi dzisiaj nie powiedział, że to pan ma protokoły? Przecież... Mówiłam, że mi ich policjanci nie wydali. O jakie protokoły pani chodzi? Z to, co również dzisiaj tam wnioskowałam i zostawiłam u panów. Z tego, ze wszystkich czynności chcę protokoły, które już zostały dokonane. Czyli mam... Rozmawiamy o kontroli trzeźwości, pobrania tam... Tego testu narkotykowego oraz przeszukanie auta. Mówiłem pani... Przecież rozmawialiśmy, pani, ale to wszystko jest do wglądu na to, co pani pytałem dwa razy. Ale policjanci mają obowiązek wydać mi protokoły na żądanie, o czym byli wielokrotnie proszeni i też mocniejszymi słowami przymuszani, czego nie wykonano. Ja mam jedną kopię swoją w aktach, to zresztą co tych aktach... Ale z czego to pan ma? Z alkoholu? Kontroli trzeźwości i tak dalej. A przeszukanie auta? Jest protokół z przeszukania auta? Oczywiście, że tak. Ja to wszystko mam i to będzie to wglądu do... Ale ja to powinnam mieć już w tym momencie wydane w policjanci, którzy przeprowadzali kontrolę, nie dopełnili swoich formalności. Ja nie będę teraz wnosić jakiś opłat, ani czekać tydzień, żeby mieć wgląd, bo ja... usłyszałam od policjantów, którzy mnie podczas kontroli trzeźwości poinformowali, że wynik jest 0,00. I ja chcę mieć na dzień dzisiejszy, dzisiaj chcę na komendzie odebrać dowody na to, co już było zrobione. Bo inaczej, tak jak napisałam we wniosku, te dowody nie będą ważne dla mnie i dla nikogo innego. Bo ukrywacie przede mną tajemnicę. Tajemnicę robicie z tego. Został test zrobiony, proszę mi wydać protokół, że po prostu... Chcę mieć do czynienia z dowodami. Zbieram dowody na waszą winę. Co wy dokonujecie na mnie jako na człowieku? To jest niedopuszczalne. Policjanci, proszę, niech pan Darek mi przyniesie do mojego domu, który mnie obsługiwał we wtorek. Niech mi do domu przyniesie dzisiaj wszystkie protokoły, bo to on mnie okłamał, twierdząc, że wszystko on mi nie musi dać, bo on to... do wniosku do sądu załącza. No co za bzdury. A dzisiaj dyżurny mnie poinformował, że no przecież mi wydano te protokoły. No robicie, odsyłacie. To dlaczego mi pan dzisiaj nie powiedział, że je pan ma i mi nie dał do wglądu? Rozmawiałem i mówię pani wnioskowała o to, że chce mieć wgląd do akt. Ale ja wnioskuję na niedopełnienie formalności policjantów. To już dawno powinno być zrobione. Czemu ja tego nie mam? I ja mam pisać wniosek? Ktoś nie
swoich obowiązków nie dopełnia i ja mam jeszcze zwracać na to uwagę i błagać o to i iść do Urzędu Miasta płacić 6 zł za to, co policjant zapomniał, nie chciał mi dać. Im dłużej to trzymacie i nie ujawniacie publicznie tych informacji, to oświadczam, że to będzie uznane za mataczenie. Bo jeśli coś się stało i dokonało, to należy to potwierdzić. A ja żadnych potwierdzeń od was nie odbieram. Tylko mam na dzisiaj protokół z przeszukania osobistego. Tylko jedna pani policjant odważyła się podpisać. Chcę mieć u siebie w domu, bądź też do odebrania na komendzie, to w dniu dzisiejszym. I nie będę lecieć do Urzędu Miasta, żeby płacić 6 zł za kartkę dokumentów, których celowo policjant mi nie pozostawił. Cieszę się, że chociaż mi potwierdzę pokwitowanie prawa jazdy dał z łaski swojej. Ja nie muszę znać przepisów, że wy się potem obrażacie, że ja wam mówię, co wy macie robić. No bo nie mam pewności, czy policjant nie zrobi tego, co... No na moją szkodę działacie, no. Proszę o protokoły i proszę o telefon. Ja sobie mogę odebrać na komendzie po godzinie 18 dzisiaj. Podejdę do dyżurnego. Albo proszę przysłać policjanta, pana Darka, który zapomniał tego zrobić i mnie oszukał. Po prostu kłamiecie. No kłamiecie, żywe oczy. Idiotów udajecie, no jak tak można? Jak tak można? Ja jestem, proszę pana, człowiekiem i Polką. Z dziada, pradziada Polką i nie pozwolę siebie tak traktować, jak idioty. I wy się dziwicie, że ja się denerwuję, że ja się burzę. No nie można człowiekowi drugiemu takie rzeczy robić. Panie Marcinie. Już mogę, panie Aretę. Kiedy mogę odebrać protokoły? Panie Aretę, tak jak powiedziałem, ja tych protokołów bez pani wniosku nie mogę wydać. Ja też... Wniosek ma pan złożony dzisiaj, już ma pan złożony. Ja też jestem z pradziada Polakiem, też się czuję prawdziwym Polakiem. To niech pan zacznie myśleć. A nie wykonuje rozkazy. I też jestem zobowiązany do przestrzegania pewnych procedur. Policjanci z drogówki nie dopełnili procedur. Kto naprawi ich błąd? Ja swoje procedury wykonuję. Czyli nikogo nie ma odpowiedzialnego za to, że protokołów nie dostałam. Tak jak dyżurny pani powiedział, jaka jest droga, żeby te protokoły uzyskać. Wniosek ma pan złożony już dzisiaj. Kiedy mogę odebrać protokół? Panie, to ja jestem muszę akta wysłać do prokuratury, będziemy rozmawiać. Ja się z panią skontaktuję. Ja naprawdę mam dużo innych czynności na głowie, nie tylko panią jedną. Proszę mi wierzyć. Zobaczę, co się da zrobić i dam pani znać, okej? Okay? Możemy się tak mówić? Pani Bożena Mildner i pan komendant dysponują moim mailem. Wystarczy, że mi pan skan zrobi i wyślę to na maila.